sfera o wygłoszenie stosownej laudacji. Panie Cerze, Szanowni Państwo, dzisiaj honorujemy osobę, o której najkrócej powiedziałbym świetna uczona i świetny człowiek. Profesor Kay Kipler jest Amerykanką, rozpoczęła badania doktoranckie na Uniwersytecie w Pensylwanii we współpracy ze znanym na całym świecie polsko-amerykańskim wirusologiem Hilarem Dobrowskim, wynalazcą używanej w wielu krajach do ustnej szczepionki przeciwko polio. W latach 75-88 Kay Kipler prowadziła badania genetyczne w Instytucie Wistar. W tym okresie współpracowała z wieloma ośrodkami na całym świecie przy stworzeniu fizycznej mapy genomu człowieka oraz myszy poprzez określenie położenia poszczególnych genów na chromosomach. Sumis auspicis serenissime regni publice polonorum, nos Universitatis Medice Pomeranices Tetinensis, Rector Magnificus, Senatus Adque Facultatis Medicorum Decanus, consultis die dicesimo mensis aprilis, anno bismillesimo decimo, adque die dicesimo mensis iuni, anno bismillesimo decimo edictis, in dominam clarissimam ad doctissimam Franciscam Caen Kipler, in federate Americe septentrionalis civitatibus, die dicesimo mensis februari, anno millesimo, nondentesimo, quadragesimo, secundo datum, Universitatum Que Jefferson Medical College ac Ohio State University dicuntur professorem, Societatis Que American Association for Cancer Research vocatur sodalem, cognoscendo eius domine navitatem et operas ad fundamenta biologie nove, nec virus corpusculorum genetice, in Academia Medica Pomeranica Stetinensi creanda insumptas, conferim nomen ac honores, iura et privilegia, atque in eiusque rei fidem, hasce literas, sigillo universitatis, Medice Pomeranice Stetinensis insignimus, Bogislaus Machalinski, medicine doctor habilitatus professor, facultatis medicorum decanus, Johannes Lubiński, medicine doctor habilitatus professor, promotor, Premislaus Nowacki, medicine doctor habilitatus professor, rektor magnifico. Ego rektor te dominam Franciscam Caen Kipler, doctorem honoris causa creo, creatam renuncio in eius rei fidem hoc diploma divi in manus trago. Thank you.